Siemaneczka, jestem Papierem James, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie zrzucać obornik. Kurde, papierem jest lipiec, ale wolę zawsze sobie przygotować całe wszystko pod rzepak. Więc dzisiaj będziemy sobie jeździć właśnie rzucać obornik. Nie wiem, może rzucać ogólnie tym małym case'em, ale zdarzyło się awaria modowarcy. Coś nie chcę zbytnio, czy może jakiś się dało mi coś strzeliło, nie, po prostu wyrostat nie chcę po prostu zbytnio do przodu, do tyłu jechać. Też nie chcę rozwalić, zadzwoniłem do chłopaków, mają przyjechać, sprawdzić to, bo na pewno się na gwarancji jest. Więc przyjadą, no ale stoi, widna tutaj. Wiecie, nie chcę się męczać, nie chcę niszczyć, coś wiecie, nie stało się nic. A wiecie, tutaj jest ten tu założony, zobaczymy jak tym torem będziemy się operować będzie, na razie. Będą przy jednym urzędniku, na razie dużo się nie dowiedziałem, ale nie, na razie fajnie, długi, dużo lepszy tur, wyższy niż mieliśmy poprzednio, właśnie w tym mniejszym case'ie, więc powiem szczerze, no jest na razie dobrze. Widzicie, to jest 13.23, więc tak miałem po południu chwilę, bierzemy się za robotę, zobaczymy tego robotnika, rzucimy. Więc lecimy, no trzeba to zrobić, tak? Będziemy sobie to orać. Miałem podrzepak ogólnie nie orać, miałem bezorkowce zrobić, ale stwierdziłem jednak, dobra, weźmiemy sobie podrzepak, oramy na pewności, żeby wiecie, lepiej to i tutaj to wszystko doprawić. Ojoj, trzeba wyciąć, pogadać z właścicielem tej działki, czy da mi zgodę na wycięcie tego drzewa. Bo troszeczkę te drzewa deszczą przy mielnicy. Wkurzałem delikatnie to mówiąc, ale nic to człowiek nie poradzi. No i teraz trzeba sobie GPS-a rzucić. Od co narzucać sobie wiadomo ile tego obornika. Tylko będę miał na luzaczku ładnie rozrzucony obornik. Na żadnych nakładów bez niczego, więc no jest gites balines. Dobra, w międzyczasie sobie rozkładamy. Ja sobie ustawiam na jakieś 3-4, najmniejsza. Powinno być git. Więc będzie można sobie zaraz lecieć z tomatem. I co? Nie ogień. Nie ma co się patrzeć. Ogień. Mieć na godzinę wystarczająca prędkość pod tym względem. I obornik się pięknie tutaj teraz rozrzuca jak ta lala, mi o to chodziło, a ja sobie tylko muszę GPS-a jeszcze bardziej doprawić, tamtą stronę lepiej, aby się troszeczkę sobie nadłużyć, nawet nie za trudno, bo nic się nie stanie, się trochę na między będzie właśnie obornik. No już rzucimy sobie do dwa, pewnie trzy orzutniki, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Następny odcinek będzie z się właśnie żyta pod znaczy że nie pod tylko żyta na kieszonkę, troszeczkę się młotam dzisiaj odnęczony, dzisiaj taki strasznie słaby jestem, że no, ciężko funkcjonować mi jest ogólnie, ale chciałem ostatni dzień nagrywek wolę sobie już pokryć to przyciepić, to chyba powiem i nagrać, bo bym się do niej ponagrywać od poniedziałku, będę już miał odcinki prawdopodobnie codziennie na bieżąco, więc no to już będę troszeczkę będę miał lepiej, więc jest elegancko, dobra. Tutaj fajnie, bo case'ik oczywiście mi nawigację ma, wszystko ma, jest tu już jest wszystko pick-up, no mojego case'a jednak stwierdziłem, że nie narzucał, to nie ma sensu, on tylko będzie chodził w takich lżejszych robotach, więc tam ja nie muszę jak teraz robić tego, żeby zapalać nawigację za 30 koła. Więc nie ma to większego sensu. Zaraz dojedziemy sobie do tej do brzega. O, elegancko. Wybaczcie mi, jeśli mogę dzisiaj skupić, ale mówię, chcę dzisiaj zrobić ten odcinek, więc mówię. Lekko na siłę, tak bardzo nieobrane jest. Ale to nic. Tak, to będzie przedostatni prawdopodobnie, tak po prostu, będzie przedostatni odcinek z właśnie lipca w końcu. Będziemy się widzieć. Wszedł teraz na siebie żyta. Na kieszonkę, no i później już widzimy się w październiku, już prawdopodobnie na pszenicy, na kuszenie pszenicy.
Ogólnie pokreśliłem, w końcu pasowałem sobie tą te łąki. Powiem szczerze, łąki napadły od dalek, na kurę dostały nawozu, dostały do jedzenia. Tak w większej ilości, naprawdę fajnie, jako te długie trawy oddały. Jestem zadowolony z tych traw. Aby tak było cały czas, to będzie naprawdę fajnie, no. Muszę tak teraz dzwonić do chłopaków, żeby mi znowu przywozili chyba nawozy. Jakieś na razie wstęp, tak 10 ton pod rzepak na łąki. A więc trochę tego będzie. Na razie, no 10 ton tak wstępnie, no wiadomo, pewnie cały 10 ton nie pójdzie, pewnie jeszcze pójdzie później, pewnie prawdopodobnie pod, tak powiedziałem, na trawy, na rzepak i pewnie już pod zboża o zimę, właśnie ten nawóz. Na pewno nie część całościowo, bo tego towaru trochę w tym roku będzie do siewu. Więc naprawdę ja się bardzo z tego cieszę, trochę tych nawozów trzeba będzie wydać pieniędzy. Te nawozy, bo wiadomo, w tym roku wydać mi 40-45 tysięcy, coś w stylu. Czy ta znajomica poszła, wszystko poszło, no ale wiadomo. Jednak, jak widzieliście pod względem rzepaku, to naprawdę zajebiście oddało. Ten wpad, który włożyliśmy w to wszystko, naprawdę fajnie to oddało. Więc no, już ja się bardzo z tego mocno cieszę. Myślę, że na ten rok tak samo będzie miarę przyzwoity. Mam nadzieję, oczywiście, jeśli suszy nie będzie i innych żadnych, nie wiem, to powiedzieć, nieszczęść, więc no właśnie, to myślę, że ten rok to będzie jeszcze pewnie lepszy, bo pewnie będą. To po pierwsze będzie tam postawiony, a po drugie myślę, że gdzieś tam pola gdzieś będą gdzieś mniej więcej kupywane, także już na wiosnę postawieniu domu. Nie wiem, jak się nakręcam tym domem. No ale wiadomo, to jest coś, co nie mnie kosztowało, to ci można powiedzieć, nie jest niekonieczne tutaj na tej serii. No ale jednak chcę to zrobić, wydać trochę pieniędzy. No i mieć troszeczkę wygody. Tak to można powiedzieć. Więc ja się bardzo z tego cieszę. No ogólnie dowiadywałem się już odnośnie, jak wspomniałem po poprzednim odcinku też tej hali łupowej z ogrodzeniem całkowitym. Żeby chłopaki mi przyjechali, to 170 tysięcy hala łupowa z właśnie z ogrodzeniem ze wszystkim. Niby taka, jestem podobny tej hali, to dawali się chyba 90-100 tysięcy w tym stylu. Ale ja tam sobie trochę baczkę bardziej inaczej to wypracował, to jest to bardziej z polidłami wiadomo. Z korytarzem paszowym, więc to też swoje koszta będzie miało. Może nie aż tak, no ale już 170 tysięcy to trzeba nie wydać. Więc myślę, że te łojakówki mięsne, jak zrobię meki, zresztą konstrukcję powiedzmy, wyzerują swoją wagą i idą się. Więc powiedzmy sobie, w tym roku zbyków, w pierwszym roku zbyków, przepraszam, i z jałówek mięsnych nie zrobimy nic. To można powiedzieć. Tylko zmodernizujemy, bo pewnie wiecie, w poprzednim odcinku wam mówiłem. Właśnie o tym, że agencja do mnie dosrała się, że tak nie mogę chować bydła, że w większości ludzi to chowa. Ale niestety nie. No i muszę spełnić jakieś tam ich warunki takie, żeby po prostu mnie nie wstrzymali dopad. I te PITZ, więc no nie ma co ryzykować, więc a żeby nie zwiększać hodowli, no to trzeba będzie właśnie takie coś uczynić, jak wspomniałem, odnośnie właśnie postawienia tej hali, takiej hali łupowej, otwartej. Z wybiegiem, o. A mnie to jest wybiegiem, czy jak to dokładnie nazwać. Więc no następne koszta, proszę Państwa, które są niepotrzebne, ale tak trzeba nie robić. Takie, proszę Państwa, to jest życie. Niestety. 2000, tam lekko pod 2000 poszło mi na zrobienie case'a. Także pewnie do końca 2000, no wiadomo. Poszło na się na zakupy, poszło na jakieś tam opłaty. No ale poszło mi, może od wolnicy musiałem kupić płyn i się okazało, że coś tam chyba jeszcze jest tutaj z pierścieniem, bo coś mi troszkę płynu ubywa z wolnicy. Trzeba będzie prawdopodobnie wziąć go na warsztat. Właśnie teraz jak to obornik wrzucę,
pewnie czoła na pewno nim ustawić, jeszcze go pobawić, nabawić, sprawdzić, czy wszystko będzie elegancko i naprawić, po prostu naprawić, włożyć te sety pieniądze. Jest to niestety, uważam, że tanie części nie będą, no ale wiadomo, on to swoją ma, a to się mówiło, bo to kompensuje, że on naprawdę ma fajne maszynki, po niego fajne maszynki, ma dość ciężkie maszynki, bo ten punkt czwórka to już jest taki, powiedzmy, na skraju takiego tego ciemnika, ale jednak nie chcę klasy kładać, wiadomo, jest wygodne, jest wszystko, ale jednak tutaj ten case dla mnie jest bardziej klarownym ciągnikiem, który właśnie mi bardziej odpowiada pod względem takiej właśnie orki czy iloju na złożenia. No, nie ukrywam, bo ja tylko rzucam tym przeważnie tym case'em po to, żeby ma nawigację. Tyle. Tak demując i tak to można powiedzieć, a to jest tylko ta przyczyna. No, to nie mam co oczekiwać. Dobra. Czekajcie, z tej strony muszę zajechać sobie. Tego trzeba by kiedyś. Trochę muszę to powiedzmy gdzieś indziej wyrzucać. No bo tutaj jest obłonik od tych, więc najbliżej mi to jest właśnie do ogarnięcia. Muszę tak sobie to wziąć. Oczywiście. Zajebiste mody. Widzicie? Chyba sobie kurwa dupką wyszła. Czy mi się to uda strzelić na nas? No niestety, tylko to by wykazać. Niestety troszeczkę jeszcze znowu. W tym roku to już ta pyzma z obłonikiem to tu właśnie jest. Będzie przesunięta bardziej w tą stronę. Bo to powiedzę. Betonowane. Więc no będzie troszeczkę może lepiej. Będzie później po prostu wygodniej z tym. Dobra, idziemy do mojego miejsca, zobaczymy jak to będzie. Aha, to ciekawe czy nie, no zawaduje. Chyba nie będzie jakiegoś tam problemu. Chyba. Zobaczymy jeszcze. Opowiedz wam tak. Troszeczkę mu dupkę wyrzucę. To nie ukrywam. Ja trochę tego ciężaru ma na tym. Ale wiadomo, tu jest też mocno wysunięty. Jest na ciągnik 94 konie, tam 6, będę dokładnie nie mam koni. Trochę ten to jest trochę przy masywny pod niego i po pierwsze i za mocno wyciągnięty, no taki wiecie, wybrałem potem tego mniejszego case'a, ale tutaj kupiłem tego, bo się bardzo zajebista okazja to biła. No to wiadomo, lepiej mi było założyć tego case'a. A trzeba jak jakiś mocniejszy, cięższy pucek brać, albo po prostu case'a odpracować. Obciążnik. To jest chyba 1400 kilo. Jak się nie mylę, bo tam dochodnie inwestowałem mocniej niż tym obciążnikiem. Jak tutaj jest taki robiony. Widzisz, jaka to mi boli. Teraz taki wziąć jakieś. Powoli ta mota jakoś tutaj nam bywa. Ogólnie na pewno mi starczy. Wierzę w to, że nie. Bo jeszcze mamy. Pamtu na naprawdę też podejrzewam z 4-5 rzucików nawet. Być może i więcej. Wiecie, ja tam dużo nie często nie wywalam. To na starcie tygodnie. Więc z tego wynika tam powinno być takiej ilości sztuk. Nie wiem, tutaj nie muszę się bawić. Tak. Odwaką jeżdżam, przeganiam. Bardziej wypuszczam, wiecie, sobie gadę kawałek pola. Po prostu wypuszczam, później wganiam i to jest wszystko. Wiecie, pozdrawiam się bawić. Myślę, że to jest z tymi małymi mieszkami, bo to jest kwestia teraz. To jest strasznie. No po prostu inną pokazę, tak, ale jakoś tam powoli sobie tutaj trzeba jakoś radzić pod tym względem. I jakoś tam człowiek funkcjonuje.
cyk. Bo to będzie ostatnio rozliczać tak rozrzucony na odcinku pewnie. Raczej więcej się nie da ogarnąć. Dobra. A właśnie jedno pole będzie rozrzuconym, więc to jest najważniejsze. Nie poza ten jechać, ale jak ja mogę sobie jechać, mogę prawo po prostu jechać posta, dobra. Tu muszę ogólnie ogarnąć, tu muszę trochę nadać tego betonu do równego, żeby to jakoś lepiej wyglądało. No po prostu wygodniej twardzi, patrzę, będzie podłoże i będzie się jeździło. O, tak ja się rozpędziłem za mocno. Dobra. No i co, znowu procedura taka sama jak wcześniej, czyli odkładami. Orzutnik. Palami grzejemy. Czekajcie, kandydat zarzucił. Może to nawet troszeczkę miękkie nie ma, może lepiej to rzuci. Tak powiem szczerze, że średnio to widzę. Ale jakoś tam trzeba to przemęczyć. Mój odcinek nie będzie zbyt długi. Nie ma tego z tego jednego palca, bo nie będzie. Odcinek. Macie nadzieję, że tak szybko to będzie ten obojnik wszedł. Tak to bym powiedzieć. No ale fajnie, mój to wpadnę sobie, podjęłem sobie to, połamam wszystko elegancko. Żeby jakoś miał ręce i nogi i wtedy będę kombinował, no po prostu za siebie. Rzepaku niech to sobie już przygotowane będzie, gnojnica poszła. Wiadomo, troszeczkę wcześniej gnojnica poszła, ale już jest. Gnojnica poszła, teraz pójdzie obornik, przełaja. Później jeszcze pójdą nawozy i się zasieje rzepak i nawiosnę znowu. Nawet bardziej nawiosny, bo już nawet na jesień, wiadomo. No bo trzeba będzie dokarmić, trzeba nie odkwaścić. No, z tym rzepakiem to troszkę te roboty tutaj zawsze jest wymiarany gać. No to jednak troszeczkę trzeba jednak wiedzieć ile dać, jeśli chodzi o to. No bo nie wiem, wiadomo, ja rzepakiem się nie zajmuję wieczoralnym. A wiadomo, jak się ogląda niektórych na YouTubie, no to wiadomo, że mówią, że tam trzeba naprawdę dość solidne dawki azotu dawać serwo pod względem właśnie rzepaku, więc się tutaj nie będę wymądrzał. Rzepaku to mogę powiedzieć tylko tyle co widziałem, szczerze, wycieranym, tyle co ubija. Nasi, mój też nie ma. Typowo rzepaku, ma hodowlę. Więc wiadomo, wiesz, że paku na wycieranym nie widziało, jak to no powiedzieć, to upiększa. Tak to mogę powiedzieć. Wiecie, bo teraz jak sąsiadowi pierdolę się tutaj na pole. Ale mniej więcej wiem, że ten nawiosny na jesieni trzeba dać jeszcze. Mi się to bujnęło, trzeba płacić, pójść na wiosnę znowu dwa razy. No tak jak wiadomo, że pak jest najbardziej chyba kosztowną uprawą. Jeśli się nie mylę, bynajmniej. Masz wszystkich płodów właśnie, które rolnik po prostu sieje. Tak mi się zdaje. Możecie mi poprawić to w komentarzach, jeśli się wyda, ale tak mi się po prostu zdaje, że bo jednak to jest najbardziej na co chłodna roślina i koszona roślina pod tym względem, no ale wiadomo, cena w miarę też to kompensuje, chociaż czy wszystko, jak to stwierdzić. Pani musi wykręcić. Dobra, i jakoś tam sobie mniej więcej będzie. No masz mi się oglądać, że ja pierdolę. Ja wczoraj poszłem. Czyli poniedziałek. I to oglądacie, to jest piątek, sobota. To jest sobota, wy to oglądacie. Ja pierdolę, no co się dzieje z tym GPS-em już, kurwa mać. Znaczy jak chcę GPS-a ustawić, żeby nie robić nakładów, żeby 20 razy nie przejeżdżać. To jeszcze się dziadniga tak zrobi, że nie chce się dobrze ustawić.
nie dorzucać? Mam nadzieję, jeśli nie mam takie paseczki, to dom będzie nie dorzucony. Znaczy nie, no bo ja mam 6 metrów ustawiony pieśń, a troszeczkę szerzej. Bo to chyba jest ogólnie 6,5 metra rzuca w tym stylu, 6,4. Dam wolę ten nakład zrobić, ale jest to bardziej pewność nas. To może być tak, że się nie uda tego rzucić. Jeszcze na koniec, nie przepraszam, tak ta wypowiedzi, to wszystko nie jest takie ładne. Takie fajne, trzymające się, powiedzmy, sobie kupy. Ale jestem zaskoczony, myślę, że poniedzieli już ten entuzjazm to troszeczkę odpocznę po części od nagrywania. Więc po jedno. Jakoś troszeczkę będę miał lepszą wenę. To jest podłużenie, uszkodzimy się nowych pomysłów. Więc patrzcie pod tym względem. A wiecie, no trzeba jakoś tutaj nagrać. Wczoraj siedziałem do 12 godziny praktycznie nocy. Nagrać 3 odcinki. Już widzieliście oczywiście. Dzisiaj. Jeszcze jeden odcinek nagram i kończę. Poniedziałek dzieciaki jadą. Więc myślę, że jeszcze poniedziałek będzie można sobie zanauczyć. Panu. No, tak mi się zdaje. Teraz będzie wieczorkiem ten odcinek, ale żeby w ogóle po prostu wiecie. Chcę mieć tak, żeby się udało tutaj codziennie mieć te odcinki do końca wakacji. Podejrzewam, że pod koniec, na koniec pewnie roku tam dać po wakacjach pewnie już tak nie będzie codziennie. Chociaż nie mówię, będę chciał kontynuować. Ale wiadomo, pewnie z tydzień czy dwa, pewnie z tej serii będziemy mieli pewnie przerwę, pewnie zobaczymy jak będzie to ułożone i co będziemy mieli do roboty. Na chwilę spodobało mi się takie właśnie serię. Z koniec końców kafarnika, ładne. Jeśli tak najfajniej to nagrywa. Teraz wiadomo. Mieszka piątka z opasem. By nie było. A teraz no co? Będziemy kończyć w dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to dajcie komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.